3, 2, 1, 0. Jesteśmy już chyba na żywo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie, że nas widać, że nas słychać, że nie ma żadnych problemów technicznych. Czekamy. Na czacie na razie cisza, także nie wiem, czy to jest cisza przed burzą. Okay. O, pani Małgorzata. Widać czy słychać? Dzień dobry, jest ok. Dobrze, ale czy bardzo dobrze nas słychać, bo mamy tu mikroporty, także jesteśmy przygotowani, liczymy, że sprzęt nie nawala. Okej, rewelacja, bardzo się cieszymy, super. Dobrze, dzisiejszy webinar razem z ekspertem Wiktorem. Poczekamy sobie jeszcze, aż tutaj uzbiera nam się większa grupa publiki. Także poczekajmy jeszcze minutkę, dwie i będziemy powoli zaczynać. Mamy nadzieję, że Państwo też już w takim wakacyjnym nastroju jak my tutaj tematycznie do dzisiejszego wydarzenia. Zaopatrzyliśmy się w hawajskie koszule. Ja w międzyczasie pozwolę sobie udostępnić prezentację i też będę wdzięczna za potwierdzenie, że jest ona widoczna. Także też odpalam sobie tutaj ekran. Dobra, okej, pani Angelika też zapewnia nas, że nas słychać. Super. I też tak jak mówię, będziemy wdzięczni za potwierdzenie, że widać ekran, ale też już od pani Asi dostałam potwierdzenie, że jest okej. Dobra, no to co, mamy minutkę po. Myślę, że możemy powoli zaczynać, tak? Jesteś gotowy, Wiktor? Tak, możemy zaczynać. Emocje, dobra. No to tak, ja chciałabym zacząć od tego, od takiego przyznania się do winy, od tego, że kłamałam. Ponieważ jak pewnie czytali Państwo opis naszego wydarzenia, zapewniałam tam, że nie będzie żadnych rad, technik, jak zwalczyć tą cyfrową rewolucję, którą aktualnie przeżywamy. No jednak jak widzicie, ja i Wiktor wyglądamy dzisiaj bardzo wakacyjnie, sprzyja nam pogoda, też długi weekend za pasem. Mam nadzieję, że Państwo ten weekend długi też będą świętowali, także można się podzielić w komentarzu, to jest ten moment, żeby powiedzieć nam, jakie macie plany. No i temat jest poważny, a my mimo wszystko chcemy jakby sprowadzić taką atmosferę odprężenia, swobody, no bo jednak w świecie pełnym rozpraszaczy to jest ważne, żeby odnaleźć ten spokój. Nie uważasz, Wiktor? Zgadzam się. Dlatego my już jesteśmy gotowi, przywdziani w koszule hawajskiej, wyruszamy parostatkiem w piękny rejs, w temat webinaru Bądź na fali w morzu treści, top techniki budowania bazy. Razem ze mną na pokładzie Wiktor Materek i Kinga Kach. Bardzo nam miło. I zanim przejdziemy dalej, to może powiedzmy coś o naszych stanowiskach, czym zajmujemy się Widron. Mnie już pewnie Państwo znacie z minionych warsztatów, webinarów. Nazywam się Kinga Kachnik i Widron pracuje jako Customer Success Specialist. Natomiast Wiktora bardzo dawno nie było na tego typu wydarzeniach, mimo że dawniej się nimi trudnił w Widronie. Aktualnie zajmuje się i jest account managerem w Widronie. No i Wiktor, jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej o sobie, na czym Twoja praca polega i dlaczego w ogóle tu jesteś? Przede wszystkim bardzo fajnie jest powrócić przed kamerę. Dzięki, Kinga, za miłe wprowadzenie. Jak Państwo wiedzą, pracuję już w Widron ponad 4 lata. Aktualnie zajmuję się obsługą kont Widron, tak aby maksymalizować wyniki z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcjonalności. I właśnie to chciałbym przedstawić na dzisiejszym spotkaniu. Przejdziemy może do agendy. Jeśli chodzi o to, jakie tematy dzisiaj poruszymy, skupimy się na wpływie ilości informacji na jakość komunikacji marketingowej, jak być właśnie na tej fali, czyli skuteczne techniki wybijania się z komunikatem. Odkryjemy zatopione perły, czyli funkcjonalności w mojej ocenie niewykorzystywane w takim stopniu, w jakim być powinny, które są w stanie nie tyle co generować przychody, co i nawet budować bazę klientów. I ciekawostka, na sam koniec skupimy się na studium przypadku, konkretnym przykładzie, jak możemy zastosować multi-channeling w praktyce. Posłużymy się tutaj przykładem jednego z partnerów, z którym na co dzień współpracuję po to, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. No i ostatnia część, liczę, że najważniejsza, czyli Q&A z naszym ekspertem, z Wiktorem. Jeśli w trakcie webinaru będziecie Państwo mieli jakieś pytania, możecie je oczywiście zadawać również na czacie bądź w tej zakładce pytania obok czatu. Niemniej, tak jak mówię, na samym końcu będziemy mieli przeznaczoną sekcję do pytań i odpowiedzi, także będzie to też idealny moment na taką interakcję. No to co, lecimy z pierwszą częścią, czyli właśnie z tym morzem treści, ze wpływem ilości informacji na jakość komunikacji marketingowej. Niemniej, zanim zaczniemy tutaj w ogóle teoretyzować i właśnie przechodzić do tego tematu od strony takiej mocno
patetycznej, poważnej, to odpowiedzmy sobie na pytanie, co łączy złotą rybkę z wyrażeniem popcornowy mózg? Wiktor, może masz tutaj jakiś pomysł na odpowiedź? Ja też w międzyczasie liczę, że klienci postarają się tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Może niektórzy się spotkali z tymi terminami. Oprócz tego, że mam ochotę na popcorn, nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Okej, dobra. Dajmy się komuś wykazać. Widzę już pierwszą wiadomość na czacie. Słaba pamięć, pani Gosia, jest pani blisko. Bardziej w stronę koncentracji. Ja może już po prostu sprecyzuję, żeby tutaj zaspokoić tą ciekawość. Zarówno złota rybka, jak i popcornowy mózg, te pojęcia łączy spadek koncentracji z powodu właśnie cyfrowych bodźców. No i jeśli chodzi o popcornowy mózg, co dokładnie oznacza to określenie? To, że ma ono obrazować mózg, który nie radząc sobie z tym natłokiem informacji, załóżmy, że scrollujemy na przykład cały czas telefon i mamy jakby ilość tych komunikatów niebotyczną, no to ten mózg właśnie strzela w kolejne docierające do niego bodźce, próbując za nimi nadążyć. Czyli właśnie to jest taka metafora tego popcornu, który strzela pod patelnią. No a jeśli chodzi o samą rybkę, to jest raczej bardziej odniesienie do tej naszej zdolności koncentracji, którą w sumie naukowcy obserwują, że ona na przestrzeni lat spada. I też jakby przejdźmy do tego slajdu, który to obrazuje. Także badania pokazują, że w 2000 roku ten poziom koncentracji, długości koncentracji był na poziomie 12 sekund, później 8, no a aktualnie rybka już nas prześcignęła, że tak powiem, bo u rybki jest 9 sekund, u nas 8. No ale jesteśmy tu po to, żeby w sumie znaleźć na to jakieś rozwiązanie, tak? A to jest w ogóle ciekawe, że o tym mówisz, bo przecież tak samo teraz ostatnie medium, TikTok, rolki, które są dłuższe niż 60 sekund, mają dużo mniejsze wyświetlenia, więc reklamodawcy też tworząc swoje reklamy z wykorzystaniem właśnie tego narzędzia, skupiają się na tym, żeby przekazać jak największą ilość informacji w jak najkrótszym czasie. Dokładnie. I teraz jakby jest ten trend tych takich mega krótkich filmików i tego, żeby zwrócić tą uwagę odbiorcy, no tak maksymalnie do 5 sekund i no te rolki mają zwykle największą ilość wyświetleń, największe zasięgi. Także my jesteśmy tu po to, żeby podejść do tego w taki sposób marketing friendly i w taki sposób, żeby właśnie skupić uwagę tego odbiorcy, trochę wybić się też z tym komunikatem, no i jakby bardziej stawiać na tą koncentrację, na to podejście, żeby klient właśnie czuł jakiś spokój, odczytując nasze komunikaty, informacje, a nie czuł, albo jego mózg czuł się jak właśnie ten przysłowiowy popcornowy mózg. Także przejdźmy do takiej pierwszej metody rozwiązania w obszarze marketingu. No i jest nim metoda Brand Purpose. Wiktor, w ogóle też, czy mówi ci coś to pojęcie? Słyszałeś może o nim? To jest budowanie świadomości wokół danej marki. Też. Bardziej tutaj chodzi o to, że jakby jest wiele pojęć wokół marki. Mamy misję, mamy właśnie to budowanie świadomości marki. Niemniej samo brand purpose odnosi się do takiej fundamentalnej przyczyny powstania marki, wykraczając poza takie czysto komercyjne cele. Podam przykład, jakim jest IKEA. IKEA przykładowo jako właśnie taki swój cel, wróćmy do tego pojęcia brand purpose, bo to właśnie nie jest cel, czyli brand purpose uznaje demokratyzowanie designu i takie stylowe rozwiązanie wnętrz dla każdego, bez względu właśnie na taki powiedzmy status społeczny, czy tam to w ogóle może dostęp. No i w sumie faktycznie tak jest, no bo zwróćmy uwagę na te produkty IKEA, one nie są jakoś turbo drogie, tak przynajmniej w moim uznaniu, można też je zrobić samemu. Niektóre meble, nie wiem, powiedzmy na zamówienie przykładowo, albo jakieś takie rozwiązania na zamówienie, no mogą być poza granicami czyichś finansowych możliwości. To też trochę wynika z modelu biznesowego IKEA, bo to nie jest jej główne źródło zarobku. Też są informacje łatwo dostępne w internecie. Ale powiedz właśnie więcej o tym trochę, jak zastosować ten brand purpose, na przykład w przypadku mailingu. Okej, dobra. To tak, jeśli chodzi o przykład naszego klienta, to klienta Unseen, to jeśli chodzi o ich brand purpose, to jest to właśnie takie podejście slow fashion. I tak jak widzimy w ogóle na tym przykładzie maila, ale też w ogóle w ich działaniach, bo oni w ogóle zachowują się też tak na swojej stronie www, właśnie w mailingu, mocno stawiają na edukację, czyli na to, jak na przykład dbać o te produkty, jak w ogóle
no, szanować je i podchodzić do nich w taki mądry sposób, no, mądry to dobre słowo, żeby długo nam służyły. Czyli fakt, te produkty są drogie, ale no, ta firma sama w sobie stawia na edukację, żeby no właśnie, nie podchodzić do tego, że a, ten klient i tak wróci fajnie, tylko do tego, żeby, no jak tutaj powiedziałam, ten produkt służył długo, więc to jest to podejście właśnie tego slow fashion u klienta. No i w ogóle co ciekawe, też obserwujemy, że jeśli chodzi o takie pokolenie Z i millennialsów, to właśnie u tych pokoleń takie marki, powiedzmy, z takim właśnie brand purpose, czyli coś ponad marka, one zwykle są bardziej szanowane, wybierane, może to jest lepsze słowo, wybierane właśnie przez to pokolenie Gen Z i millennialsów. Bardziej niż... to potwierdzić chyba. Chyba tak. Chyba tak, chociaż ja nie wiem, przez. Bo tak, jesteśmy milenialsi z tego samego wieku. Nie? Łamani jesteśmy, tak. Chyba milenials na Gen Z. Bo... Ale według mnie wychowanie też ma mega wpływ, bo jednak moi rodzice to zawsze byli dusi grosze. I przykro mi, ja nie potwierdzam tej reguły i jednak jest tak, że. No bardziej jestem takim centusiem krakowskim niż właśnie wybieram po prostu markę, bo ma fajny brand purpose. No trochę się tego uczę teraz też w e-commerce, bo spotykam wiele ciekawych, fajnych marek, ale wciąż gdzieś tam naleciałości ze starych lat pozostają. Ale Wiktor, u Ciebie rozumiem, że wybierasz po prostu markę z brand purpose bardziej niż... Wydaje mi się, że tak stawiam na... Jakość. Tak, jakość. Okay. Staram się wykorzystywać produkty jeszcze raz, więc jestem fanem Vinted. Okay. Myślę, że wyczerpaliśmy temat brand purpose. Tak, idziemy do kolejnej taktyki, jak tutaj w ogóle zdziałać i wybić się, przebić się przez tą falę morza treści. Więc jakby kolejną taką metodą, którą ja tutaj przygotowałam, to jest lead generated content. Chodzi tu o nic innego, jak o wykorzystanie tego, co tworzą, przygotowują wokół naszego produktu nasi konsumenci. I w sumie, jeśli mamy coś takiego, no dobra, ale ja nie mam nic takiego, to wystarczy sięgnąć po opinię, bo uważam, że to jest jakby taki obszar bardzo niedoceniany przez naszych klientów. I tutaj mam przykładową realizację klienta Hubun, który w sumie w automatyzacji z porzuconych koszyków wkomponował sobie właśnie, powiedziałabym, taki social proof, ale też lead generated content, czyli taką treść stworzoną przez klientów i te opinie klienckie. Oprócz właśnie takich opinii, to też super się sprawdza to, że ktoś, nie wiem, oznaczy nas na swoich social mediach, potem to udostępnimy w relacji, albo dodamy w ogóle post z, nie wiem, jeśli ktoś ma na przykład jakieś ubranie nasze na sobie, także możemy też te treści wykorzystywać. No i super się to sprawdza, bo to jest właśnie takie wyróżnienie tych ambasadorów marki. Ja to często obserwuję właśnie na Instagramie, albo nawet w treściach pozakupowych, szczególnie właśnie w branży fashion. Bardzo często podkreślane jest, aby oznaczyć siebie w tych produktach i potem wykorzystywać. Świetnie, że o tym powiedziałaś, bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wartościowe są dla nas opinie. Jesteśmy w stanie wyciągnąć stamtąd ogrom ilości informacji, które możemy wykorzystać dalej, skupić się na korzyściach, które klient nam wskazuje przecież. Ja w ogóle już tak abstrahując, bo z tym, co powiedziałeś, mi się skojarzyło, że na jednym szkoleniu klientka, no autentycznie jak sobie robiła w ogóle tam pozycjonowanie produktu, to czytała opinie. No i no wiecie Państwo i też pewnie wiesz, jak jest w opiniach, no czasem ludzie jadą tam z takimi metaforami, że to jest złoto, kopalnia złota i ona brała po prostu te teksty i wykorzystywała jako taki opis produktu. Okay. W taki bardzo no, niestandardowy sposób, taki, że ty byś napisał, opisał o tym produkcie tak, nie wiem, prosto, zwyczajnie, a ona wykorzystywała te metafory klientów. Metafory. Także też w ten sposób można wykorzystać lead generated content. Dobrze, no to przejdźmy do kolejnego rozwiązania. I tutaj, no mówiąc o marketingu opartym na emocjach, no nie mogłabym inaczej, jak nie podać przykładu reklamy Allegro, która chyba jest takim przykładem bardzo, bardzo no mocnym i jaskrawym, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Chciałam jakby pokazać kawałek chociaż tej reklamy, dlatego że później jeszcze sobie ją przeanalizujemy pod kątem jeszcze jednej strategii. Także tutaj dla osób, które nie widziały tej reklamy, też się jakby nią podzielimy. Momencik, obejrzymy sobie dosłownie kawałeczek.
Dobra, mam nadzieję, że widać i słyszę. Ale... Będę wdzięczna też za potwierdzenie. Jak coś się zaczyna, to Allegro. Jak ty się zmieniasz, to Allegro. Jak czas gna do przodu, to Allegro. Jak wszystko ma pasować, to... Dobra, i chyba nam się zapętliła nawet ta reklama. Gdziekolwiek ona jest. O, dobra, okej, okay, dobra. Czyli widzieliśmy kawałeczek. Ja tutaj jeszcze się zminimalizuję. O, bardziej zwizualizuję prezentację. Super. I jeśli chodzi właśnie o to rozwiązanie oparte na emocjach, to jest chyba taka jedna z technik najbardziej marketing friendly, no bo uważam, że w ogóle to jest też takie rozwiązanie najbardziej uniwersalne, bo w obszarze każdego produktu możemy wyciągnąć jakoś te emocje. No nawet zrobił to marketplace i zrobił to, powiedziałabym, no, w sposób doskonały. Także ogólnie samo wykorzystanie tych emocji zarówno w reklamie, tudzież w e-mail marketingu jest bardzo fajnym, popularnym trendem do tego, żeby wybić się z tym komunikatem. Ja też pozwolę sobie pokazać jakieś inne przykłady tutaj naszych klientów, w jaki sposób to rozwiązują. Mamy na przykład kampanię. Widzę, okay, że ta reklama będzie z nami chyba do końca webinaru. Tak, połączyła się też u Wiktora. Tak, mamy tutaj reklamę Lilou, podaruj emocje i tutaj jakby talizmany dla mamy. Mamy też kampanię Kobieta czuła perfum. No i jak się okazuje, bo ja często słyszę od klientów, że no ale tego nie da się rady zrobić w mojej branży, no to tutaj mamy klienta, który sprzedaje drony i to nie jest produkt związany z nami, od razu tak powiem w celu żarciku. Jedyne ograniczenia to te, które tworzymy sobie sami. Tak. I właśnie często słyszę właśnie takie wyrażenie, że nie da się tego zrobić w mojej branży, a jak się okazuje, no dron to według mnie taki produkt, który tyczy się do emocji chyba turbo bardzo, bo no nie wiem, te wszystkie kadry z drona z jakiejś Italii, Toskanii czy w ogóle jakiejś Ameryki, no są przecież takie ściskające za serce, że co ta matka natura mogła zrobić dla nas. Chodźmy dalej i zobaczmy jeszcze, w jakim kierunku możemy to wykorzystać. Co prawda to jest taka emocja, albo nawet bardziej potrzeba fizjologiczna. Klientka Manzuko, jak ona sobie to wykorzystała i jak ona sobie to wykorzystała i zrobiła, jeśli chodzi o różne swoje kampanie. Jest to kampania, która tutaj nawiązywała do przystawki, do lunchu, do menu i klientka jakby budowała takie napięcie przed Black Friday i przed Black Friday to, co robiła, no to wysyłała tę kampanię w nawiązaniu do takiego menu swoich produktów. No i w ogóle dodam, nie wiem, czy to widać na tym slajdzie dość wyraźnie, ale to, co widzicie Państwo na tych grafikach, to jest tak naprawdę menu przygotowane z jej produktów, czyli z koralików, to są wszystko koraliki, ja nie mogłam uwierzyć, więc jakby też w ogóle budowała to napięcie związane z takim głodem, więc to też jest jakaś taka emocja, bo jednak jak jesteśmy głodni, to tutaj nerwy biorą górę. Zdecydowanie. Przynajmniej u mnie. Ale przecież ciekawostka, że lider, nie wiem czy mogę mówić markę, ale produktów z branży fast food do promocji swoich burgerów też stosuje olej silnikowy po to, żeby podkreślić. I to najlepiej wygląda w kamerze, bo to jest lśniące, apetyczne, ocieka tłuszczem. No, ale to jest, myślę, że bardzo popularne zastosowanie. Także jeśli chodzi o te emocje, to wydaje mi się, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Powiedziałam, że wrócimy jeszcze do tej reklamy w ogóle samego. Oj, ta reklama bardzo. Wiktor. Nie no, teraz sobie robię żarty. Zapamiętacie Państwo tą reklamę na długo. Znowu do niej wracamy. Już powiem dlaczego. Bo jeśli zobaczyliście te momenty, urywki z tej reklamy dotyczące takich scen bardzo charakterystycznych, czyli na przykład, nie wiem, tam ta pierwsza scena dotycząca tego, że mamy szczeniaczka i zaczyna wszystko rozwalać, no wydaje mi się, że człowiek zacznie się dopiero
utożsamiać z tą sceną i uśmiechać, kiedy ona go dotyczy. Czyli na przykład, nie wiem, kiedy przeżył ten okres wdrożenia szczeniaka w życie w naszym domu. Ja na przykład od razu mnie urzekł ten moment w tej reklamie Allegro. Tam mam jeszcze taką scenę, gdzie dorasta córka i w momencie jakby dorastania ona jakby pakuje swoje zabawki i staje się dorosła, już ten pokój nie jest taki różowy, nie wiem, pierwszy siwy włos. No to są rzeczy, które dotyczą człowieka na różnych etapach jego życia. Albo no nie każdy ma z tym styczność. I to jest tak zwana strategia, wykorzystanie strategii podobieństwa, które też mocno i dobrze działa w marketingu, też w kampaniach marketingowych. Tylko bardzo ważny jest tutaj czas i w ogóle dostosowanie tego komunikatu. Czyli tak jak mówię, Państwo musicie wiedzieć, że macie takich klientów, którzy na przykład, nie wiem, jeśli wyślemy zdjęcie z pierwszym siwym włosem, to oni będą wiedzieli, o co chodzi. Jeśli też damy jakiś taki tekst nawiązujący do tego, no bo na przykład to jest wasza grupa docelowa, jakby wiek, w który tam oscylujecie z produktami. To samo jeśli chodzi o ten okres nastoletni, czy też tego szczeniaka. No musimy wiedzieć, czy nasi klienci to team psy, czy team koty, prawda? Wysyłając na przykład memę, żeby nie podzielić tutaj publiki. Także ja w tej kategorii podobieństwa dam też tutaj dla przykładu memy, o co w ogóle w tej strategii chodzi. Czyli tak jak widzicie te dwa memy, no to ten po mojej lewej, czyli ten z plikami, zrozumieją tylko graficy, ten po mojej prawej zrozumieją tylko rodzice albo nie wiem, ciocie, które dość długo czasu spędziły ze swoim siostrzeńcem czy tam bratankiem. Także tak jak mówię, tutaj można fajnie rozbawić swoją publikę, czyli znowu mówimy o tych emocjach, jednak no, trzeba znać swoją grupę docelową. Tak, mem musi być przygotowany. Dokładnie. I musi bawić. I musi być dostosowany. I jakby jeśli mówimy o tej szybkości, czyli co fajnie zadziała i zażre, to mamy jeszcze jakby jedno rozwiązanie w obszarze marketingu i są to jakby formaty i one dają nam tą możliwość, że no właśnie, jeśli coś w popkulturze albo w naszej kulturze tutaj, nie wiem, na przykład Ich Troje, to będzie zespół znany tylko dla nas w Polsce. Mhm. Gdybyśmy ludziom z Brazylii pokazali gościa z czerwonymi włosami, to nie za bardzo by wiedzieli, o co chodzi. I dlaczego na przykład nas to bawi i zaczynamy śpiewać różne inne piosenki, prawda? I właśnie o to tutaj chodzi też z formatami, takimi jak Dwóch Braci, Dobry i Zły, Kain i Abel, albo na przykład Trzy Siostry, które powtarzają się mocno w popkulturze, albo właśnie z na przykład bajkami, z czerwonym kapturkiem. I to są rzeczy też, te formaty, które możemy fajnie wykorzystywać w swoich kampaniach, remiksować. Bajki dają nam jeszcze tą możliwość, że no one przeszły już do użytku publicznego. I w tym użytku publicznym już mogą być w ogóle wykorzystywane śmiało remiksowane do woli i nie obowiązują nas przy nich właśnie prawa autorskie. Także takie możliwości dają też formaty i tutaj uważam, że jeśli też dostosowanie do grupy, ale raczej Państwo pewnie działacie w obrębie takiej grupy no polscy klienci, to tutaj właśnie nie wiem, czy tych dwóch braci, czy trzy siostry raczej dostaną dobrze odebrani, zrozumieni. Myślę, że tak. No. Wszystko zależy od branży. Tak, wszystko też zależy od branży. I teraz tak, zanim sobie w ogóle jeszcze skończymy te wszystkie strategie, to podsumuję chociaż te techniki podobieństwa i techniki w ogóle, strategie tych formatów. To, co jest najważniejsze, to jakby to, ten czas, ta szybkość. No bo może Państwo się domyślają, jaki jest czas reakcji mózgu na nasze bodźce. To znaczy, ile nasz mózg potrzebuje czasu, żeby zrozumiał, że na przykład jeśli widzi o kampanię, której tam tekst nawiązuje do czerwonego kapturka, no to ta kampania dotyczy bajki. Albo jeśli zobaczę, nie wiem, trzy kobiety na zdjęciu, to dotyczy tego archetypu trzech sióstr, powiedzmy. Także może Państwo macie tutaj jakieś pomysły na to, jaki to jest czas. Wiktor, może strzelić. Wiem, że znasz odpowiedź, ale... No, zależy, czy przed pracą, czy po pracy. Ten czas może się różnić. Tak, no to załóżmy, że przed pracą, na świeżo, rano, po pierwszej kawie. Nie wiem, daję możliwość klientom na odpowiedź. Dobra, widzę, że tutaj są nieśmiali klienci, może ktoś odważny chce się podzielić odpowiedzią. Dobra, dajemy dosłownie, o jest jakaś odpowiedź. 3 sekundy, proszę, 10 sekund. No to wydaje mi się, że tutaj zaskoczymy wiele osób, bo to nawet nie jest sekunda. Są 400 sekundy, czyli 400 milisekund. Czyli nasz mózg potrzebuje bardzo, bardzo niewiele. To w ogóle jest sam obszar remiksu kulturowego, więc gdyby Państwo chcieli więcej o tym poczytać,
To też zachęcam. Bardzo dużo ciekawych treści w tym obszarze ma Jakub Biel. Bardzo jakby dużo też daje takich ciekawych metod, tipów, jak sobie tą popkulturę remiksować. Także też, że tak powiem, źródło, jeśli chodzi o to, ile nasz mózg potrzebuje, to Jakub Biel. Gdyby coś się u Państwa nie zgadzało i przeszlibyście jakieś testy, to zastrzeżenia do Jakuba Biela. Oczywiście żartuję. Dobra, to teraz co? Myślę, że możemy już przejść do drugiego działu, powiedzmy, naszego webinaru, czyli zatopionych pereł. Ale zanim to nastąpi, to Wiktor, może jakby podsumujmy sobie tą część. Opowiedzieliśmy o technikach takich jak brand purpose, lead generated content, technika oparta na emocjach, budowania, nie budowania napięcia, bo to też emocja, tylko podobieństwa i formatów. No i która z tych podobała Ci się najbardziej? I też zachęcam na czacie Państwa do odpowiedzi, która Państwu się podobała z tych pięciu najbardziej. Czyli czy to było lead generated content, brand purpose, emocje, formaty czy podobieństwo? Odkrywczy nie będę, ale chyba marketing oparty na emocjach mnie najbardziej chwyta. Allegro i reklama. Bo Wiktor jest fanem Allegro, dlatego. Tak, fanem, pracuję w e-commerce, a tutaj lubi marketplace. Co to ma być? Nie no, jestem dlaczego? Fanem reklamy English for Beginners. Okay. Jest to reklama, która wyszła kilkanaście lat temu może i właśnie też opisywała losy dziadka, który po to, żeby nauczyć się, żeby poznać swoją wnuczkę, zamówił właśnie na Allegro słownik języka angielskiego, po to, żeby się tego języka nauczyć i przedstawia się jej: Hi, I'm your grandpa. O, ale w ogóle, co jest najpiękniejsze, że przypuszczam, że tą reklamę widziałeś ile raz? Tysiące razy. Okej, dobra, myślałam, że raz, ale reklama, że tak mocno ją pamiętasz, no bo jednak ten marketing oparty na emocjach właśnie to robi z ludźmi. Że potem jak o tym właśnie rozmawiasz, to pamiętasz tą reklamę? No bo właśnie to jakoś zbudziło w nas, w naszym mózgu. Tak, ja do niej wracałem, dlatego że nie sposób było przejść obok i zostawić ją i nie wracać nigdy więcej. O, pani Gosia też zna, ta reklama była genialna, też ją uwielbiam, tak. Cieszę się, pani Gosia. Dobra, czyli tutaj mamy jednogłośnie marketing oparty na emocjach. Tak jak mówię, jestem ciekawa, która ze strategii i technik skradła Państwa serce i którą wykorzystacie wy w swoich treściach, w swojej komunikacji. No a teraz przejdźmy sobie już do tych zatopionych pereł, czyli takich funkcjonalności niedocenianych Widron. I tutaj jakby już pałeczkę przejmuje Wiktor, także ja będę bardziej dopytywać, teraz ja będę popełnić tą rolę słuchaczki. Także Wiktor, no czym nas zaskoczysz, jeśli chodzi o te zatopione perły? Będę może jak nauczyciel, nie zaskoczę niczym, raczej odkryjemy rzeczy, okay, które Państwo już znają, a uważam, że nie są wykorzystywane w takim stopniu, w jakim powinny. Wiemy, jakie funkcjonalności znajdziemy w Widron, automatyzacje, newslettery, ale system został zbudowany w taki sposób, aby móc łączyć ze sobą te komplementarne tak naprawdę funkcjonalności. I omówimy sobie właśnie za moment, w jaki sposób możemy to robić, w jaki sposób wykorzystać to z wiedzą, którą przedstawiła nam Kinga, tak aby te wyniki maksymalizować, aby wyprzedzać konkurencję. I dodam, by rosła baza. Bo to jest I by rosła baza, bo im więcej klientów w bazie, tym większe przychody. Koło zamknięte trochę w e-mail marketingu. Tak, zdecydowanie. Więc opowiem trochę o push newsletterze, SMS-ie, czacie oraz elementach, które wyświetlamy na stronach, jak na przykład social proof pop-up. Skupię się najpierw na czacie. Dlaczego jest niedoceniany i jakie ma funkcje? Przede wszystkim uruchamiając taki element na stronie, sprawiamy, że klient ma poczucie, że w razie jakiegokolwiek problemu lub trudności dotyczących jego zamówienia ma do kogo się zwrócić, nie zostanie zostawiony. Każdy element zawierający informacje dotyczące danych kontaktowych działa jak takie poczucie świadomości, że wybór tego sklepu będzie dobrym wyborem, bo mogę liczyć na wsparcie ekspertów lub pomoc dotyczącą zamówienia. Więc mamy przewagę nad konkurencją, kolejny argument zwiększający słuszność decyzji, a co najfajniejsze, i dalej myślę, że bardzo mało osób z tego korzysta, za pomocą czatu możemy zbierać subskrybentów. Zanim klient zada jakiekolwiek pytanie na czacie, możemy go poprosić o podanie adresu mailowego oraz opcjonalne zaznaczenie np. checkboxa ze statusem subskrypcji. Dzięki temu oprócz standardowego pop-upu, footera na stronie opcji register, mamy kolejny kanał, kolejne źródło pozyskiwania subskrybentów, więc chcąc wyprzedzać konkurencję, chcąc pozostawać na fali, uważam, że grzechem jest nieuruchamianie dodatkowego elementu, który pozwoli nam na zwiększenie bazy klientów. Tym bardziej, że ten chat subscription, akurat nawet jak rozmawialiśmy przygotowując się, jest turbo szybki do wdrożenia.
Tak. Bo to jest praktycznie wiadomość zapisu do newslettera, tyle że jakby tą pierwszą wiadomość troszeczkę redagujemy na zasadzie dziękujemy za kontakt, możemy pozostać w stałym łączu, gdy zapiszesz się do naszego newslettera, prawda? Mhm. Także jakby tutaj naprawdę jeśli chodzi o wdrożenie, to jest kwestia kopiuj-wklej. Tak, kopiuj-wklej, automatyzacji, przygotowanie odpowiedniego designu, kolor i to wszystko. A co więcej, możemy go połączyć właśnie do samego inboxa, czyli źródło zbierania konwersacji z Messengerem, WhatsAppem, mhm. który od niedawna jest dostępny także w Idrom, bezpośrednio mailem no, albo widżetem czat. Dokładnie. Wspomniałeś coś o designie, niby wiadomości, ale może pozostańmy w tym klimacie. Do czego tutaj nawiążesz, jeśli chodzi o kolejną, no powiedzmy funkcjonalność, ale raczej możliwość? Nawiążę do redesignu. Dlaczego to jest niedoceniane? Państwo na ekranie teraz widzą cechy poszczególnych scenariuszy automatyzacji, jaki mają wpływ na, w jaki sposób są odbierane przez użytkowników, przez klientów państwa. Natomiast w morzu tych informacji, których i kontentu marketingowego, którym jesteśmy zalewani codziennie, my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo przyzwyczajamy się do treści generowanych automatycznie, które w pewnym stopniu odzwierciedlają właśnie nasze scenariusze automatyzacji. Dochodzimy do czasów, kiedy nasza uwaga jest coraz krótsza i musimy tego użytkownika zaskakiwać. Najprostszym rozwiązaniem, aby właśnie wyprzedzać konkurencję, pozostawać na fali, jest odświeżanie okresowe wszystkich scenariuszy automatyzacji oraz przede wszystkim tematów. Tak naprawdę myślę, że regułą powinno stać się odświeżanie tematów czy samego designu maili co 3, co 6 miesięcy, w zależności od branży, tak aby cały czas to było ciekawe, żeby klient, który przegląda swoją pocztę, wyświetlał właśnie Państwa e-mail, a nie konkurencji. Dziwię się, że to... Temat w ogóle, przepraszam, że Ci przerwałam, temat w ogóle dotyczy zarówno treści automatyzacji, jak i samego pop-upu, także tutaj też dla przykładu kampania przed, po, jak to wygląda po takich drobnych zmianach, drobnych edycjach, także w ogóle no, do tej edycji, regularnej edycji formularzy zachęcamy. W ogóle dodam, że na tym slajdzie, tu gdzie widzą Państwo ten przycisk sprawdź, my też po naszym wystąpieniu podeślemy prezentację i właśnie pod tym przyciskiem możecie znaleźć takie pomysły na redesign, przykłady kampanii przed i po edycji właśnie wizualnej, no i jakie w ogóle lead magnety najlepiej konwertują. Mhm. Skupiłbym się jeszcze na tym pop-upie. Jest to element, który szczególnie często, oczywiście ograniczony odpowiednimi ustawieniami, ale wyświetla się klientom, więc tym bardziej powinniśmy okresowo, co 2-3, co 3 miesiące zmieniać grafikę, zmieniać treść. No i oczywiście najlepiej działa w generowaniu nowych subskrybentów w bazie jakaś korzyść, e-book, kod rabatowy, czyli coś, co skłoni tego klienta do skorzystania właśnie z tego zapisu. Dobra, i następna funkcjonalność. Idziemy jak burza. Tak. Teraz moja ulubiona funkcjonalność. Coś, co uważam, że jest bardzo niedoceniane, ponieważ jest to element, który wyświetli się Państwa klientowi nawet wtedy, kiedy nie jest na Waszej stronie, czyli push newsletter. Mhm. Zapis do push newslettera wyróżnia to, że mamy zjawisko ślepoty reklamowej. Bardzo często zamykamy wszystkie wyskakujące okienka na stronie, które po prostu w jakiś sposób ograniczają nasze działanie na stronie. Natomiast jeżeli chodzi o pusha, zapis jest na tyle niewidoczny na stronie, że bardzo łatwo się zapisać. Co więcej, zbieramy osobną bazę od tej mailowej, więc mamy kolejne źródło pozyskiwania osobnych użytkowników, tym bardziej, że nie wykluczamy opcji, gdy ktoś może wejść z innego źródła na naszą stronę, więc nie możemy tracić takich użytkowników. Taka kolejna możliwość sprzedażowa, prawda? Bo jakby jeśli to jest inna baza, no to te promocje newsletterowe mogą trafiać do innej, a te pushowe też do innej. Prawda. Działamy na zasadzie ciastek przeglądarce, więc możemy sobie gdzieś buszować po social mediach w określonej dacie, tej dacie, w której wyślemy ten właśnie push newsletter widoczny na ekranie, wyświetli się to użytkownikowi i możemy tak naprawdę przerwać jego surfowanie po internecie i odpowiednią komunikacją, odpowiednim rabatem skłonić do przejścia do naszego sklepu na konkretną podstronę, konkretne produkty. Więc no ja jestem fanem. Spodobało mi się, że użyłeś słowa surfowania. Kinga dała mi specjalną listę słów, które mam wykorzystywać. Perły, koszule hawajskie. Tak, i surfowanie też tam było. Tak, tak.
Dobra, to jak już jesteśmy przy serwowaniu, no to mamy jeszcze jakby inne urządzenia, no bo pusze jednak są dostępne na wersji takiej desktopowej, tak. Ale mamy inne urządzenia, na których równie często, a nawet i częściej surfujemy, czyli telefony. No i te telefony też możemy wykorzystywać do jakby takiego ekstra tam budowania bazy, prawda? Czyli właśnie też do newslettera SMS. To prawda. No myślę, że najlepszą rzeczą, którą można powiedzieć, jest to, że mamy statystyki, które jasno potwierdzają, że już ponad 60% użytkowników wybiera właśnie to medium, chociażby do przeglądania maili. No oczywiście SMS jest najbardziej podstawową. Jeszcze przerwę ci, zależy od branży, bo co spotykam się z klientami, to okay. Myślę, że to 60% to jest taka uśredniona liczba, ale pewnie każdy klient obserwuje tam trend u siebie, jak to wygląda w, wiesz, jakby eksplorowaniu przez telefon. No i są klienci, gdzie jakby większość wejdzie z telefonu, nie wiem, na przykład 80% już nawet. Tak, tak. Także zdarzają się takie branże, że odwiedzenia strony są już no, w większości typowo z telefonu. Mobile tak, first. Cieszę się, że to doprecyzowałeś, bo to faktycznie jest zależne. Natomiast no, tutaj taki może zabawny akcent właśnie tej komunikacji, którą stosuje Biedronka ostatnio też z inną siecią. Tak, proszę czytać slajdy, tak, bo tu jest bardzo ważny przykład. Tak, i ukryte smaczki. W każdym razie SMS cechuje to, że ma dużo większe otwarcia niż standardowy na przykład newsletter mailowy. No i to jest kolejny kanał, który jest niewykorzystywany. Dawniej mam wrażenie, że to było zależne od branży, natomiast to się bardzo zmienia i teraz jest to kanał, za pomocą którego możemy promować tak naprawdę wszystko. Tak samo już skoro branża FMCG wchodzi tutaj właśnie z butami, to myślę, że za pomocą kilku wysyłek miesięcznie jesteśmy w stanie naprawdę zachęcić tych użytkowników do przejścia na stronę. Tym bardziej, że za pomocą na przykład opcji skracania linków możemy dodać krótki link, który tak samo przekieruje na konkretną podstronę. Prosty komunikat, wysoka otwieralność takich wiadomości. Ja widzę same zalety. A jak to jest wśród klientów, których ty obsługujesz? Jakby bardzo często stosują w ogóle ten kanał? Dawniej mam takie doświadczenia, że dotyczyło to raczej branż. Brakuje mi tu osobnej kategorii, ale chyba takiej biżuteryjnej. Okay. Czyli akcesoria i dodatki. Tak. I tam to super działało. Natomiast teraz mam wrażenie, że to jest niezależnie od branży. Okay. Jest w stanie to wszędzie wygenerować. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką komunikację zastosujemy. Mm-hmm. Odpowiedni rabat, odpowiednia korzyść, nowe produkty. Jesteś na przykład przed konkurencją, powiedzmy, że twoje produkty sprzedają się szybko, więc chcesz poinformować właśnie te osoby, które są zapisane do newslettera, żeby miały dostęp do tych produktów. I tak naprawdę trzeba robić co chwilę restocki, bo produkty się wyprzedają jak szalone. Mm-hmm. Super. To przejdźmy do kolejnej i ja uważam, że w ogóle z mojego doświadczenia w iDronie bardzo niedocenianej funkcjonalności, bo też w ogóle no release custom flows był kiedy? No już chyba nawet... Rok. A nie dwa? Albo dwa. Ja ciągle spotykam klientów na swojej drodze iDronowej, którzy nie mają ani jednej ścieżki custom flows uruchomionej, a to jest jakby taka możliwość sprzedażowa, ale też okazuje się możliwość do budowania bazy, pod kątem tego, że mamy ten super filtr filtracji, tak? Tak? Czyli jakby sprawdzania, czy klient jest zapisany. Jeśli nie jest zapisany, no to no mamy właśnie możliwość puszowania, budowania tej bazy, wysyłania wiadomości z przyciskami pod tytułem, no nie wiem, dziękujemy za zapis, wróć, zapisz się, bądź na bieżąco w kontakcie. Ja w ogóle też bardzo często najciekawsze ścieżki wychwytuję od moich klientów w czasie spotkań. No i też w ogóle spotkałam się z klientką, która wpadła na taką ścieżkę nowy klient w bazie, sprawdzenie, czy w ogóle był kiedykolwiek jakiś zakup i przywracanie tego klienta i jednocześnie tworzenie z niego subskrybenta. Tak. Więc jakby wow, możliwości w custom flow są jak dla mnie naprawdę nieograniczone. Zgadzam się. Tym bardziej, że wystarczy odrobinę analityki po to, żeby zobaczyć, gdzie właśnie tracimy tego klienta. Mhm. Odpowiednia reguła w custom flow, które naprawdę jest prostą funkcjonalnością. Musimy tylko wiedzieć, na jaką potrzebę chcemy odpowiedzieć i wysłanie wiadomości mailowej tylko do tej konkretnej grupy użytkowników. Tym bardziej, że tak naprawdę nawet scenariusz zapis do newslettera, który powinien generować jak największą liczbę subskrybentów, zawsze ma jakiś procent użytkowników, który gubimy, który nie potwierdzi tej subskrypcji. Więc custom flow właśnie pozwala, aby po 7 dniach na przykład do wysłania wiadomości z zapisu zachęcić tego klienta jeszcze raz albo dopytać, co sprawiło, że nie potwierdził tej subskrypcji, zaproponować to jeszcze raz. Więc znowu minimalizujemy tą
grupy odbiorców, która mogła nie zapisać się do tego newslettera. No i ważne to jest w kontekście utrzymywania takiej relacji, bo no przede wszystkim chęć pozyskania tego subskrybenta też w ogóle bym powiedziała, tak. Nie jest po to, żeby, no nie wiem, tylko go mieć w subskrypcji, nie wysyłać potem jakby stałych komunikatów, stałej w ogóle komunikacji. Także też i pod kątem, stały kontakt pod kątem tego budowania bazy już subskrybenta, ale też właśnie tej drogi, by klient stał się subskrybentem, nie? Tak, no klient, który nie jest zaangażowany, to klient, którego stracimy. Więc musimy regularnie wysyłać wiadomości. Czasem jesteśmy w stanie określić, że ścieżka zakupowa kończy się po drugim, trzecim lub czwartym zakupie. Standardowy scenariusz automatyzacji może nam w tym nie pomóc. Zastosujemy regułę w Custom Flow, która pozwoli na wysyłkę wiadomości po tym, gdy klient zrealizował 4 zamówienia w ciągu roku i wyróżnimy go jakimś właśnie rabatem, jakąś korzyścią. Jak wiemy, pozyskanie klienta jest droższe niż utrzymanie obecnego. Dlatego jak już go mamy w bazie, to doceńmy go właśnie jakimś indywidualnym podejściem albo miłym komunikatem. Też w ogóle wspomniałeś o zaangażowaniu, co jest w ogóle bardzo dobrym wprowadzeniem do jakby kolejnej funkcjonalności, raczej możliwości. Funkcjonalność to sam newsletter, ale jakby możliwości. To jest bardziej trend. I to jest, myślę, że najciekawsza rzecz, którą chciałem właśnie dzisiaj Państwu zakomunikować. Obserwujemy właśnie trend, z którego wynika właściwie Znowu marketplace. Ale to właśnie one zapoczątkowały istnienie tego zjawiska, do którego za chwilę przejdę, czyli wysyłek takich newsletterów z aktualizacją polityki prywatności, regulaminów, zmian po stronie administracyjnych tak naprawdę sklepu. I dlaczego dany sklep do mnie wysyła tego typu wiadomości? Taka wiadomość ma nic innego jak cały czas ożywić ciastko przeglądarce. Jeżeli to ciastko zostało usunięte z jakiegoś powodu, już po wyświetleniu takiej wiadomości, już po kliknięciu, ono powraca, więc automatycznie wpadamy znowu w wyświetlanie reklam po stronie adsów, bo znowu będziemy wysyłać wiadomości automatyzacji, zakładając też, że klient przejdzie na naszą stronę, więc ma to na celu ożywienie tej bazy klientów i dotarcie do osób, które od dawna u nas nie były. I to się staje naprawdę trendem. Aktywizujemy, zachęcamy, lojalizujemy, identyfikujemy go z naszą marką, wyświetlamy to logo, więc w momencie, kiedy pojawia się potrzeba zakupowa, klient zamiast wybrać zupełnie nowy sklep, czy szukać też jakiejś alternatywy, wybierze ten sklep, który już zna, ponieważ jest to dużo prostsze, ponieważ już utrzymał z nim relację. Ja też tutaj dodam, bo jakby sam aspekt identyfikacji to jedno i jakby utrzymywania, stałego utrzymywania jej, no ale też ta aktualizacja polityki prywatności i sam newsletter daje nam możliwość wysyłki tego typu treści do klientów nieznanych z też opcją dodatkową zapisu, także też oczywiście jest taka ekstra możliwość. No i tutaj co, przykładowe kampanie faktycznie, jak to robią marketplace'y, skoro to wiadomości z skrzynki odbiorczej Wiktora, to widać, że jest fanem marketplace'ów. No zdecydowanie. Odrobinę tego dostałem. Myślę, że Państwo obserwujecie to samo na swoich skrzynkach, więc taki trend już jest, już działa i jesteśmy w stanie robić to samo Widrą. Być może nie tak często, jak właśnie widzieliśmy to wcześniej, ale myślę, że tego typu wysyłka wysłana raz na 2 miesiące, 3, powinna stać się standardem i czymś, co jest w stanie naprawdę utrzymywać, czy też tak samo jak Kinga wspomniała, aktywizować tych klientów ze statusem nieznanym, bo to jest wiadomość transakcyjna, która nie spełnia charakteru marketingowego, więc możemy ją wysłać do klientów ze statusem nieznanym. Tutaj powoli też dochodząc do końca tej części zatopionych pereł, uważam, że design jest srebrem wiadomości, a temat jest złotym. Jest to coś, z czym chciałbym się podzielić z Państwem, ponieważ cały czas obserwuję zjawisko, gdzie ten temat nie jest odpowiednio przygotowany, a to właśnie na podstawie tematu wiadomości klient decyduje się, czy ta wiadomość zostanie otwarta, czy też nie. Więc możemy mieć bardzo dobrze na maksa dopracowany design wiadomości, natomiast jeżeli to będzie wszystko okraszone nieodpowiednim tematem, no to open rate, to klient nawet nie dotrze do tego, co tam chcemy przedstawić. Ale też uważam, że przy tej aktualizacji polityki, nie, prawda, żeby jednak została ona otwarta i miała wyższe open rate, to jednak fajnie tutaj
zasiać jakieś ziarnko tajemnicy w tym kliencie, żeby no niekoniecznie myślał, że to jest ta aktualizacja, bo może to się z czymś klientowi kojarzyć, nie wiem, takim, że nie chce tego otwierać, ale może jakaś ważna wiadomość, mamy coś specjalnego dla ciebie. Tak. Zmiany w naszym sklepie. Coś, co cię dotyczy i tak dalej, dbamy o twoje bezpieczeństwo. Także tutaj nawet w tym obszarze tej aktualizacji ten temat no jest zasadny. Dobra, czyli co? Podsumowując, mieliśmy tutaj sporo tych treści. Też może są tutaj fajnie jakieś funkcjonalności, która tutaj się spodobała. Ja tak podsumowując te funkcje, które wymieniliśmy i do których zachęcamy, to właśnie chat subscription, newsletter, SMS, też push newsletter. Sama w ogóle możliwość tego redesignu i pop-upu, i treści, i w ogóle skupienia się na temacie wiadomości, to bym raczej podpięła pod jedno. Custom flows, no i jeszcze te aktualizacje polityki prywatności. Także w ogóle tyle funkcjonalności, że brzmi na, jak na jakąś strategię na kwartał. No ale iDrone został w ten sposób zbudowany, tak, żeby to wszystko ze sobą łączyć. Ja w ogóle lubię podejście do iDrona takie, że wszystko musi być uruchomione, ale ograniczone odpowiednimi regułami. Przynajmniej i widzę to na przykładzie swoim i klientów, z którymi współpracuję, że w ten sposób osiągamy dobre wyniki. Ale myślę, że tak inspiracyjnie, bo teraz będzie się zaczynać, tak? Skończy się czerwiec, jeśli Państwo będą chcieli jakieś wdrożenia na nadchodzący kwartał, to można typowo pod kątem budowania bazy właśnie te 5 obszarów sobie zaopiekować. No i wyniki, właśnie a propos wyników, to tutaj przechodzimy do multichannelingu, studium przypadku mamy i to. No i zobaczymy, jak to wyglądało właśnie u tego klienta, bo jak się okazuje, Wiktor tutaj część tych rzeczy wprowadził na tym przypadku. Tak, tak naprawdę cały czas prężnie działamy. No i mamy już świadomość tych pereł, o które właśnie Kinga wspominała wcześniej. Więc chciałbym trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób zastosowaliśmy te wszystkie działania i połączyliśmy w jedno, w przypadku tutaj klienta z branży FMCG. Zastosowaliśmy odpowiednią komunikację w newsletterach i tego samego typu treści w kanale SMS-owym oraz w kanale on-site'owym. Osobny design, właściwie inaczej, skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że kosztuje to dużo pracy, dlatego że przygotowanie odpowiedniego baneru do newslettera czy też do pusha, to tak naprawdę jeden baner, który wklejamy do obydwu tych funkcjonalności. Oczywiście musimy dobrać do tego jeszcze odpowiednią treść SMS i ta komunikacja wychodzi tego samego dnia, o tej samej godzinie, w momencie, kiedy pojawiają się produkty na stronie. I co to za tym niesie? Oprócz tego, właśnie jeszcze o programie lojalnościowym. Uważam, że to też jest funkcjonalność, która powinna zostać uruchomiona wtedy, gdy obserwujemy, że produkty na naszym sklepie są, inaczej, koszyk zakupowy na naszym sklepie jest zbyt niski i chcemy go zwiększyć. Wtedy stopniujemy sobie odpowiednimi programami rabatowymi. Na przykład, jeżeli klient robi zakupy za 60 zł, ustawiamy próg rabatowy na 100 i w momencie, kiedy przekroczy, tak, wtedy zachęcamy go do tego, żeby właśnie cały czas ta wartość zakupów rosła. No i tak naprawdę sprawiamy, że ten klient, który już jest w naszej bazie, zostanie doceniony poprzez otrzymanie rabatu. Z każdym kolejnym zamówieniem po prostu coraz większy rabat. No i teraz przechodzę do takiej pewnej kontrowersji, czyli czy budowanie bazy klientów. Jesteśmy na fali, więc te fale są czasem wysokie, tak? Jest tak. Niebezpiecznie, kontrowersyjnie. I można z nich spaść. Czy budowanie bazy klientów z wykorzystaniem iDrone jest możliwe? Odpowiedziałbym, że tak, ale to zależy. Jest możliwe w momencie, kiedy zastosujemy właśnie ten multi-channel, czyli nie będziemy korzystać z samego mailingu, bo będziemy trafiać tylko do osób, które już mamy w bazie. Połączmy ze sobą, jeżeli mamy na przykład kanał, mamy profil reklamowy na Instagramie albo na Facebooku, połączmy ze sobą te kanały i poinformujmy o tym, że dla zapisanych użytkowników newslettera jest przewidziany rabat 5-10%, wszystko jest zależne od Państwa. I właśnie tutaj przykład tego typu kampanii, tak, jak to robią nasi klienci, faktycznie to się super sprawdza, bo czasem się okazuje, że są takie przypadki, że ta baza w social mediach jest nawet wyższa niż właśnie w newsletterze. Łatwiej się pozyskuje. Tak, no zdecydowanie. Więc wtedy po prostu dlaczego nie dbamy o ten organiczny ruch, o te wejścia właśnie z social media na stronę. Nie robimy w ogóle wokół tego naszego newslettera, wokół bycia naszym subskrybentem, takiej otoczki premium, że właśnie warto tutaj wejść, bo ty dostaniesz tą treść, tak jak robią tutaj klient Muaz i właśnie ta klientka
ogrodowy newsletter, ona właśnie dodawała sobie, oni sobie właśnie dodawali relacje typu, że i rabat jest dostępny dla subskrybentów, no i właśnie newsletter i tego typu treści będzie też dostępny dla subskrybentów. Zresztą SC9 zrobiło to samo, pisząc, że gotowa, żeby poczuć się jak VIP i jakby też stworzyli sobie taki post w social mediach. Także tak, to się dzieje, klienci to robią, jakby fajnie to działa. No i my też jako eksperci do tego zachęcamy. Tak, ta informacja musi wybrzmieć. No i musi być też odpowiednio klient poinformowany o tym. Mamy tutaj garść statystyk z bieżącego roku, która właśnie pokazuje nam, jaki mamy procent otwarć poszczególnych kanałów komunikacji. Tak więc uśredniając oczywiście, bo to się może różnić w zależności od branży, otwarcie maila możemy obserwować na poziomie na przykład 40%, wyświetlenie pusha powiedzmy 35%, odczytanie wiadomości na WhatsApp, tutaj też ciekawostka, jeszcze raz powtórzę, że WhatsApp jest dostępny w Idron, nawet powyżej 80%, dochodzący do 90%, no i otworzenie wiadomości SMS, też dane z tego roku na poziomie 40%, więc korzystając z każdego z tych dostępnych kanałów komunikacji, nie robimy żadnej dziury w naszej grupie klientów i docieramy po prostu do nich. Zwiększamy szanse na to, że ta baza po pierwsze urośnie, no a po drugie wygenerujemy wyniki. Pomyślmy, gdybyśmy korzystali tylko przykładowo tak, ze samego otwarcia maila i jakby w ogóle wykluczyli te pozostałe trzy kanały, a są tacy klienci, no i co się wtedy dzieje? Jakby tracimy potencjał na te 30, 40 aż 90. Uważam, że straszne. Grzechem jest nie wykorzystywać wszystkiego, co idą. Dokładnie. No i jakby korzystać z licencji, jakby mieć to w ogóle tak, w licencji, prawda? Tak. Też zawsze mam takie podejście. Dobra, tutaj jeszcze zrobię wprowadzenie, bo zaraz to, co Państwo zobaczą, to tutaj takie właśnie jawne rezultaty tego działania multi-channeling u Mamejto. Ograniczone, chciałbym tylko dodać. Ograniczone to, na ile nam klient pozwolił, ale mimo wszystko mamy tutaj jakby trzy slajdy, które mam nadzieję utwierdzą Państwa w tych takich właśnie zorganizowanych działaniach wokół multichannelingu, wokół tej komunikacji i budowania bazy. No i Wiktor, jakbyś nam mógł opisać troszeczkę te slajdy, które tutaj dodałeś. Tak, to co widzimy teraz na ekranie jest to wykres, który Państwo też możecie zobaczyć u siebie w zakładce CRM. Przedstawia wartość życiową naszego klienta z ostatnich 2 miesięcy, od momentu, kiedy po pierwsze też rozpoczęliśmy współpracę w ramach usługi dodatkowej, dedykowanej obsługi i właśnie uruchomieniu tych wszystkich podstawowych kanałów, które odbywają się na etapie onboardingu. Więc tak naprawdę uruchomiliśmy wszystko, co było możliwe i zastosowaliśmy ten multi-channel komunikację jednego dnia wszystkimi kanałami. Customer lifetime value wzrosło o 107%, więc no kosmiczne wyniki. Fajnie widać, jak ta linia rośnie, nie? Jakby nawet tak, wizualnie na tym grafie. A jeszcze mile jest rozmawiać o tym potem na spotkaniu raportowym tak, z klientem. Teraz mamy przykład bazy klientów. W ostatnich 2 miesiącach wzrosło o 32%. Wow, oczywiście, tylko 2 miesiące. Tak, to zależy od tego, jak duża jest baza, więc ten procent może nie być jakiś kosmiczny, natomiast gwarantuję, że w przypadku tego klienta urósł bardzo wysoko. Jest to niezwykły wynik. No i ciekawostką też widzicie Państwo na slajdzie, przychód pod wpływem Idron wzrósł z 43% do nawet 80%, więc też kosmiczny wynik. No i same kampanie już, prawda? Tak, i tutaj mamy przykład też tych kampanii, czyli przyrost bazy o 37,5% tylko w ostatnim miesiącu dzięki regularnym wysyłkom. Regularność to też jest, myślę, coś, na co nie zwraca się uwagi. Open rate wynosi 20% i wzrósło o 17% w ostatnim czasie. To samo z klikami, więc nie wymyślamy koła na nowo, stosujemy tylko strategię właśnie tego multi-channelingu, wykorzystujemy na maksa potencjał Idron i osiągamy w ten sposób zadowalające rezultaty. Więc myślę, że tak niewiele potrzeba. Ja może zapytam, co trzeba zrobić, żeby mieć takie rezultaty z takim ekspertem jak Wiktor Materek? To jest bardzo dobre pytanie, cieszę się, że je zadałaś. Należy skorzystać z usługi oferty właśnie usług dodatkowych, na przykład pakietu obsługi dedykowanej lub Customer Success, gdzie w zależności od tego, co Państwo wybiorą, możecie oddać zupełnie system w ręce specjalistów albo mieć pod opieką taką specjalistkę jak Kinga, która zarekomenduję odpowiednie działania na koncie po to, żeby te wyniki były jak najlepsze.
Można wybrać konsultanta po tym webinarze. Ja się zgłaszam. Proszę pisać, że... To będę ja czy Wiktor, zobaczymy, kto się sprawdził bardziej na dzisiejszym evencie. Ja żartuję oczywiście, pewnie tutaj będą się zabijać o tutaj tak. Obsługę z nami. Dobra, no to co? To w sumie podsumowując, bardzo dużo wiedzy. Mam nadzieję, że tutaj ten multichanneling przekonał Państwa, same te wyniki przekonały Państwa do wdrożenia tego na swoich kontach. Tak jak mówię, albo tutaj pod opieką Wiktora można sobie, tak jak Wiktor powiedział, zadbać o taką usługę dedykowaną, ale też na spotkaniach ze swoimi opiekunami można jakby poruszyć ten temat, że chce się mieć taką zorganizowaną strategię. Wtedy te spotkania są dużo rzadsze, jednak ta częstotliwość działania jest bardziej po stronie klienta, no ale też tutaj dbamy o tą proklienckość i o to, żeby tutaj klientom doradzać, chociażby właśnie takim podejściem edukacyjnym jak ten webinar. I co? I w sumie powiem to i jestem bardzo zaskoczona, że chyba nigdy się nie robiliśmy w ostatnim czasie z webinarem na czas. Także mamy jeszcze zapas czasowy idealny na sekcję Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. I zachęcamy do zadawania pytań. Można na czacie albo można na tej zakładce tutaj pytania. Ta druga ikonka po prawej stronie na dole. I widzę, że już mamy jedno pytanie. Wiktor, w sumie to są pytania do ciebie jako do eksperta, także ja będę odczytywać. Jestem gotowy. Dobra, widzę, że pierwszy mieliśmy jeszcze jakiś komentarz od pani Ani. To prawda, prawie 100% interakcji z klientem kończy się sprzedażą z pytań z Messengera na stronie. To jest bardziej takie stwierdzenie, ale tutaj pani Ania potwierdza regułę, jeśli chodzi o wprowadzenie tego czatu, w ogóle no, danie możliwości klientowi właśnie zapytania o jakiś produkt. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest bardzo konieczne na stronie i jak klienci chętnie korzystają z tego czatu. Tak, także tutaj super, to potwierdza regułę. Pan Krystian, wymagane są jakieś dodatkowe zgody od klienta na korzystanie z WhatsApp? Tak naprawdę nie. Zbieramy ten sam rodzaj zgód, który wykorzystujemy w przypadku wysyłek wiadomości. Jedyne co, to można sobie zaktualizować politykę prywatności. Tak, dodając odpowiedni wpis. Natomiast dokładnie tak. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, jesteśmy w stanie podesłać propozycję, jak taki wpis mógłby wyglądać. Dobra, widzę jeszcze kolejne dwa pytania. Pani Asia, co jeżeli nie ma osoby dedykowanej do jego obsługi i odpowiedzi są z opóźnieniem telefonu firmowego, bo w przypadku podłączenia telefonu prywatnego niestety jest się w pracy 24 godziny na dobę. Rozumiem, że tutaj chodzi pewnie o czas. Tak, też jest bardzo proste rozwiązanie. Nasza funkcjonalność umożliwia na przykład wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w momentach, kiedy można uzyskać odpowiedź konsultanta, więc jeżeli ustawi Pani odpowiedni przedział czasowy, kiedy klient może spodziewać się odpowiedzi, no i wygospodaruje na przykład godzinkę dziennie na to, żeby na te pytanie odpowiedzieć, klient uzyska odpowiedź w wybranym przez Panią czasie. To jest jedno rozwiązanie. Istnieje tak naprawdę szereg różnych rozwiązań. Drugie, które rozwiązanie przychodzi mi do głowy, to jest na przykład wprowadzenie autorespondera, czyli informacji, która będzie wyskakiwać klientowi od razu, gdy zada konkretne pytanie. Na przykład można połączyć to, co też powiedziałem przed chwilą, dodając informację, że odpiszemy w ciągu najbliższych 24 godzin, jeżeli naprawdę jest ciężko z tą odpowiedzią. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak dużo będzie się pojawiać tych pytań. Ja myślę, że największą zaletą jest danie temu klientowi samej świadomości, że może skontaktować się i że nie zostanie bez odpowiedzi, niż przejmowanie się właśnie tym, jak dużo może być tych wiadomości na czacie. Okej, drugie pytanie było od pani Asi też, ale ono w ogóle ma taki sam charakter, tylko pani Asia jeszcze na nowo napisała, także też pytanie, czy jakby tu jest, co jeśli nie ma osoby dedykowanej do obsługi w czasie rzeczywistej. I potem jeszcze jakby też taki komentarz, aktualnie Messenger jest wyłączony przez Facebooka do obsługi, bo to tutaj też pani Asia dodała, że jakby nie ma Messengera. Dobra, to pytanko, czy jeszcze ktoś ma jakieś tutaj wątpliwości, coś go zaciekawiło i chciałby coś wrzucić jeszcze tutaj na czat do naszej sekcji Q&A? Pani Asia, dziękuję. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy tutaj w pełni i Wiktor się sprawdził w roli eksperta. Dziękujemy za aktywność. Ja tak jak mówię, zostały jeszcze 2 minutki na zadanie pytania, a w międzyczasie ja dzielę się materiałami, które dzisiaj padły. Zacznę może od końca, czyli właśnie od tych ofert obsług i też w ogóle od oferty Customer Success, gdyby jednak Państwa interesowało coś, no jak to rozróżnić, Wiktor, może nam tu powiedz różnicę między obsługą a ACS dla klientów? Najprostsza różnica polega na tym, że
obsługa konta jest to zupełne oddanie konta w ręce specjalisty, więc raz na miesiąc określamy sobie strategię, co chcemy osiągnąć i całą pracę wykonuje za Państwa taki specjalista jak ja. Natomiast Customer Success jest raczej formą, gdzie to właśnie Państwo kontaktujecie się ze specjalistą, który rekomenduje poszczególne działania, jest w stanie pomóc z tymi działaniami, służy odpowiedzią, natomiast za szereg działań odpowiadacie Państwo. Okej, okay, dobra, myślę, że... wyraźna różnica. Tak, ja rozumiem. I jedna i opcja ma swoje wady i zalety. Osobiście nakłaniałbym do dedykowanej opcji. Dobra, dobra. Przejdźmy, żartuję oczywiście. Nie, no w ogóle brzmi jak oszczędność czasu i pieniędzy, bo jakby w 100% jest coś robione za nas, prawda? Ja w ogóle też, jeśli chodzi o aspekt tej obsługi, no to tam to jest nawet kwota, która jakbyśmy chcieli zatrudnić pracownika, to jest niemożliwe, bo jakby biorąc pod uwagę podatki, te wszystkie składki i tak dalej, to zatrudnienie pracownika wychodzi dużo drożej niż skorzystanie z takiej oferty obsługi. Tym bardziej, że zyskujemy specjalistę, który zna system, jest na bieżąco. Dokładnie, nie musimy przechodzić tego procesu rekrutacji i tak dalej, nic nas nie dotyczy. Dobra, żebyśmy też nie przedłużali, ostatnie w punkt 15, ten link, który macie Państwo na ostatni na czacie, wysłałam go 14.59, to link do naszej prezentacji. Przypominam, że tego typu link i tego typu materiały są też dostępne na naszej stronie dotyczącej materiałów inspiracyjnych, także zachęcam do polubienia jej, do dodania do zakładek, bo tam możecie Państwo śledzić wszystkie materiały, które dodajemy na bieżąco, które są świeżo, nowo dodane. I co? Nie przedłużamy, punkt 15 wybiła. Zapraszamy na kolejne wydarzenia i webinary. Myślę, że w czerwcu będzie się działo, bo mogę tylko tutaj zdradzić tajemnicę, że będzie sporo webinarów dotyczących nowości WIDRON. Także śledźcie Państwo nasze newslettery, banerki, pop-upy z opcją, możliwością zapisu, bo tutaj zasieję po prostu nutkę niepewności. Tak jak mówię, będzie się działo, aż dwa nowe feature'y dość duże będą wchodzić. Także będziemy o tym komunikować na bieżąco. Potwierdzam. Super. No to co? Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Do usłyszenia.